Salam alejkum, ziomeczki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Hardmanżer na wakacji Road to 56, jako państwo Neidu i Hedżazu. W ostatnim odcinku dołączyliśmy do Wielkiej Wojny II i mamy taki problem, dlatego że tak, mamy tutaj tych, których możemy z łatwością pokonać i wiecie, no przepchnąć ich, co by pomogło część naszych sojusznikom, nam też trochę by pomogło, ale mamy tutaj taką fajną okazję, żeby przepchnąć tych i ogólnie nie są bliżej naszej stolicy, co może być problematyczne. Dlatego też to zrobimy. Więc tak, chodzi o to w głównej mierze, że my mamy po prostu te super dywizje i te super dywizje, one po prostu pływają na tym piasku. Więc tak, właśnie okrążyliśmy 13. Myślałem, że trochę będzie trudniejsze, ale okazało się, że nie, więc teraz czas na... Okej, może najpierw niech się wycofa. Na łubu-dubu. I to polega na tym, że powoli będziemy niszczyć te dywizje. Nice. Więc tak, oczywiście my na piasku pływamy, ale mamy taki problem, że... co tam z piaskiem, jeżeli mamy dosłownie kanał? Tak, kanał mamy przed sobą, więc to nic nam nie zmieni, że mamy tutaj piasek, jeżeli będziemy mieć wodę przed sobą. I teraz trochę samolotów doszło tutaj. Oj. Sojusznicy, możecie dosłać samolotów? To się by przydało i w ogóle tutaj też jest was dużo. I w ogóle teraz zaczynają pchać to. Więc wydaje mi się, że niedługo wyślemy nasze wojska, które tutaj na razie sobie siedzą spokojnie i nic nie robią. I tyle na razie. Dobra, mamy kolejną dywizję. Wysyłamy ich tam. Muszą się na razie tym zająć. Dlatego, że no, niczym innym nie mamy zbytnio czasu. Tutaj trochę stoimy i pilnujemy, żeby nikt nam się nie zdesantował, więc może możemy tutaj wysłać tą armię, żeby się zajęła tym. A chyba się zdesantowali gdzieś... A nie, myślałem, że się tutaj gdzieś zdesantowali znowu w Izraelu. Wydaje mi się, że ktoś napisał kod, który polega na tym, żeby Izrael po prostu tam... żeby go tam... dużo dywizji było. Przez co tak naprawdę Izrael staje się nie twierdzą, bo jak sami widzieliście, można było ich pokonać, tylko że zbytnio dużo tam dywizji stoi. I teraz, jak patrzę, możemy to zrobić tak, tylko że żeby ta dywizja może najpierw dotarła na miejsce. Jak to wygląda z zaopatrzeniem? No, trudno, żeby wybudować coś więcej tutaj z zaopatrzenia, ponieważ prawdopodobne jest to, że będą chcieli, no, że tak powiem, tutaj trochę te zaopatrzenie tutaj nam przejąć. Oraz na dobry pomysł padliście, tylko że w tym samym momencie zaatakowaliście tych. Okej. Okej. Dobra, uda nam się ich przebić. Dobra, niech część pójdzie tutaj. I jesteśmy znowu za... Jesteśmy znowu przy tej linii. Jej. Więc ogólnie rzecz biorąc, to ja potrzebowałbym znowu tutaj Mountaineersów. Z trzech. Czego nam brakuje? O, masz los, nie mam broni? Myślałem, że mamy jej sporo. Ale okazuje się, że żyłem w kłamstwie. Dobra, dawajcie nam wszyscy tutaj stali i resztę rzeczy. Potrzebujemy teraz produkować broń. A nie. W sumie dobrze jest. Dobra, ponieważ tutaj, jeżeli będziemy chcieli popchnąć, no to oczywiście jest tutaj pustynia, ale dalej są góry. A wiecie, co się mówi, jak są góry? Że potrzebni są górale. Więc tak, więc tutaj wygląda na to, że oprócz tych dywizji fajnie było, gdyby ci zaatakowali, tylko że... A no my jesteśmy tutaj głównodowodzący, tylko co z tego, że jesteśmy głównodowodzący, jeżeli nasze super dywizje wchodzą jako ostatnie i nie mogą zadawać im takich obrażeń, że się popłaczą mamie.
więc... Więc to mało co nam pomaga, że my dowodzimy. To jest takie typowe, o, dowodzisz, twoja wina, że nam się nie udało. Okej... Tutaj lepszą broń mamy. Co to nam? Czasu do czasu pokazuje się, Race Bomb. Oczywiście, tak, tak. To jest... Będziemy się ścigać o... Oto z Amerykanami bardzo chętnie. Oraz jak to wygląda z tym? Wygląda to, że nas wypchnęli, ale z drugiej strony to jest dobrze, dlatego że możemy wykorzystać tą sytuację, żeby ich zaatakować. I może ich odbić? Nie, bo nie mamy organizacji totalnie. Ale prawie nam się udało. Dobra, przynajmniej tutaj postoimy. Nie chciałem zmieniać ich na górali, ponieważ oni są potrzebni nam w tamtym miejscu. Ale wygląda na to, że większość rzeczy już zrobiliśmy i raczej nie będziemy mieć zbytnio badań do tego czasu. Dobra, włożmy jakieś długie badania, bo mnie trochę denerwują. Okej, więc na razie się tutaj trzymają. Potrzebujemy tutaj organizacji, ale potrzebujemy też zaopatrzenia. Macie szczęście, że akurat jestem w pobliżu i że mogę wam zrobić to zaopatrzenie. Tylko jest taki problem, który teraz zauważyłem, że mam mało fabryk. Okej, więc tutaj pociągnę piąteczki. I żeby tutaj trochę pobudowało się ta kolej. Dobra, więc tutaj niech trzymają się, a ja w międzyczasie... co w międzyczasie mogę zrobić? Cokolwiek mogę zrobić. Więc tak, tutaj mamy już przeciwko wam szyf zrobiony. Przeciwko wam możemy zrobić szyf. To nie sądzę, że to miało tak się zrobić. Tutaj wyślijmy w takim razie agenta. I czekamy. W głównej mierze tutaj stoimy, ale potrzebujemy naszych dywizji pustynnych. Wiecie co? Musimy was zabrać na chwilę. Ponieważ jesteście kompletnie, kompletnie potrzebni tutaj w Persji. Okej, okay, mają wojnę domową tam u siebie. Okej, okay. Marines tutaj. Okej, okay, to jeszcze komunistyczną. Jeszcze bym rozumiał, gdyby... O, tutaj było, że Legionari. Gdyby to było faszystowskie. Wiecie, bo ci tutaj. Ale ci wyszli. Zgaduję, że możliwe, że to jest takie nieprzemyślane. O nie, Sonie, wyszliśmy tam i już ich nie ma. Teraz są nasze dywizje tutaj, które wysłaliśmy, bo na nasze nieszczęście będziemy musieli je odesłać. Tak. Odesłaliśmy je na chwilę. Tutaj jest sporo tego, ale wydaje mi się, że raczej sobie poradzimy. Teraz to nie opłaca nam się tego budować. Teraz opłaca nam się wybudować dosłownie kolej o tutaj. Więc niech się tutaj buduje. Dobra, niech odzyskają trochę organizacji. Chociaż by się przydało trochę więcej. Szczerze powiem, gdzie jest nasze wielbłądy? Tutaj mamy te wielbłądy, ale... Czyżby one zniknęły, znaczy się zginęły? O nie, musimy odbudować nasze wielbłądy. Nie podoba mi się, że wielbłądy nam zniknęły. One były śmieszne. Okej, okay, widzę, że mantenimsi się pojawiają. Więc niedługo będzie możliwe, że zaatakujemy. Kto tam jeszcze idzie? Tak dosłownie idą.
Dobra, zaatakujcie ich. Wszyscy. Czekaj, wygraliśmy? Okej, koniec. I w sumie po to mieliście tam pójść. I teraz możecie wrócić. A, udało wam się. No i odbudować w sumie. Powinienem wam w takim razie punkt zaopatrzenia wybudować. Hura. Hip, hip, hura. Macie. Ale może najpierw wybudujemy to. A później tak porobimy, bo najpierw by się przydało tutaj mieć tą kolej. Dobra, więc tak. Nasza część armii jest. Teraz to, co powinniśmy zrobić, to te mantyniści. O, masz Rosji. Ile razy Belgia może się wyzwalać? Odpowiedź jest dużo razy. Okej. Ten bonusik może pójść. Tak, możemy zrobić do tych marinesów. I teraz jest pytanie. Tutaj ciągle będą nas atakować, ale w głównej mierze chodzi, żebyśmy my tam zyskali sobie nieco tych górali. Okej, okay. Focus on sea dominance, focus on raiding fleet. Myślę, że raiding fleet będzie lepszy. Tutaj mamy lepszą artę. Tutaj lepsze pociągi. Wow, nie sądziłem, że kiedykolwiek zobaczę lepszy pociąg. Możemy je jeszcze modernizować. Okej, okay. I w głównej mierze możemy dalej produkować konwoje. Chodzi mi o to, żebyśmy już wystawili tych górali. Więc tak, wy idziecie do nowego. Jeszcze ten by się przydał. Mamy jakiegoś... Mamy gościa, mamy naszego przywódcę. Wiecie co? Zamienimy się. Przywódco, ty będziesz tutaj dowodzić. A ty pójdziesz tutaj, bo masz dosłownie mantyniersów. Więc potrzebujemy ciebie tutaj. A więc pójdź, dajmy wam różowy kolor. I już nadchodzimy. Nie wiem, czy trzech mantyniersów uda się, ale na razie tyle wyprodukowałem, co może być małą ilością, więc zacznijmy produkcję jeszcze dwóch kolejnych. Tej karabiny jakby nam brakowało. Czy nam naprawdę brakuje karabinów? Tak, naprawdę już nam brakuje karabinów. To nie są żarty, naprawdę nam brakuje karabinów. Okej, okay, więc tak, ogólnie ty miałeś to lotnictwo nasze. Tylko że nasze lotnictwo jest takie słabe, że musimy je odesłać. Tak więc ona niech się uda za tymi góralami. Podoba mi się, że wykorzystali port. Jakby nie mogli wykorzystać dosłownie jakiegokolwiek innego rodzaju. Okej, tutaj. Pójdźmy w to. Coś jeszcze, to jest takie... Już tak tnie grę, że nie mogę nawet ruszać zbytnio tym slajderem. Okej. Okay. To jest twoja wina, że przegrywamy. Dobra. Na razie niech się tutaj rozstawią nasze dywizje, które w głównej mierze są jako jedyne dobre na tym froncie. Okej, okay, macie jedną prowincję. Dobra, są już górale. Dobra, niech ci wyjdą. I czas na górale. I jak to wygląda? Wygląda to boleśnie. No, by się przydało trochę więcej tych gości. Ale na pewno by się przydał rozkaz taki. Chodzi o to, że my ich wypychamy, tylko że jest taki problem, żeby później oni wrócili. Możecie dać maksymalnie agresywnie, żeby tutaj iść do przodu. A wy możecie o taki rozkaz dać. O, może to się uda. W głównej mierze chodzi o to, żeby górale walczyli.
to wygląda z tymi? Wyglądają dobrze. O, Związek Radziecki? Nie, jakiś lag był. To możemy zrobić. Tutaj wracają powoli. Ale jak wchodzą nasze dywizje góralskie, to udaje nam się ich wypchnąć. Tylko że ciągle mają taki szybki recovery rate, że to mało co nam pomaga. O, teraz może się... Nie, no kurde, jest już takie, że już jest ledwo. Po czym okazuje się, że nie, że dosłownie nasze dywizje nie mogą się tutaj jakokolwiek zająć tym. Okej, okay, jak to wygląda? Znowu jesteśmy tutaj przy kanale. Tak, ale kanał. Dawajcie więcej dukiardów. To może się przydać. Wy idziecie do króla. A wy idziecie na ten front. Okej, okay, no. Ich recovery rate jest bardzo, ale to bardzo mocne. Okej. Okay. Słop. Okej, okay, ciekawe. Śmieszne jest to, że w tym regionie się, a nie w Warszawie. Historycznie poprawnie. Okej, okay, coś jeszcze tutaj mamy takiego. To możemy sprzedać tajne informacje. Okay. O, uda nam się przebić. Dobra, dobra. Wy atakujcie o tą prowincję. A jak tam wygląda budowa kolei? W sumie dobudowałem tutaj kolej, ale że tak powiem, punktu zaopatrzenia nie ma. Więc się przydałoby ją go wybudować. Ten punkt zaopatrzenia w Synaju nie jest jakiś taki najpotrzebniejszy. Okej. Okay. Dobra, wydaje mi się, że już mamy wystarczająco dużo, jeżeli chodzi o tych. Więc wy zajmijcie się tymi tutaj i byśmy chcieli odciąć od tych. Okej. Okay. Nie chcę za bardzo wchodzić w tą prowincję, bo ci będą mogli nas atakować. W głównej mierze chodzi mi o to, żeby tą prowincję przejąć. Okej, widzę, że jedna dywizja dosłownie została. Okej, wygląda na to, że weszliśmy w Indię. Wow, Belgia miała rewolucję. Kolejny raz. Nikt się jej nie spodziewa. Okej, czy... Coś tutaj mamy. Mamy to Jungle Amphibious. Tak, Jungle. Teraz będziemy walczyć w dżunglach, więc może się to przydać. Dobra, jak to wygląda? Te dywizje meksykańskie, brazylijskie. Wygląda na to, że są w miarę mocne. A my mamy mało fabryk. Żebyśmy tutaj wybudowali punkt zaopatrzenia, więc trzeba jakoś tutaj zająć się tym. No dobra, może wy nie atakujcie, bo wy raczej nic nie zmienicie. Ale wy możecie zaatakować. Jak to wygląda? No... Na pewno to już nie są same brazylijskie dywizje. Ale jakbyśmy mogli wypchnąć tutaj te dywizje i jakby nie mogli... Mogli ich nie wycofywać, o właśnie, to może by się udało tutaj nam przejąć. No, przejęcie tej kolei może być w miarę dobry... A, macie tam punkt zaopatrzenia. Macie tam punkt zaopatrzenia. Dobra, budujcie tą kolej. Potrzebujemy jej.
Okej, wszystkie dywizje są w tym miejscu. Brakuje nam... Przecież brakuje nam bardzo mocno manpowera. Nie, ale brakuje nam mocno tutaj, w tych dywizjach. Czego nam brakuje w... manpowera. Okej. I zaatakujcie tych. Czekajcie, czy mantyniści mają... Nie, nie mają. Okej. Nie mają tego. Przez co... Dlatego tak... Co było trochę walczyć. Ale wydaje mi się, że teraz już... No. Nie powiem. Miło się patrzy, kiedy... Wielki... Wielki dosłownie... wielki stack pada. Okej, okay. Tutaj już nic nie mamy, dosłownie nasze dywizje już nic nie mają. No, my możemy pójść już scrapping the barrel. To mogłoby pomóc trochę. No, a więcej już decyzji nie mamy do tego, żeby zwiększać manpower. Teraz wyślijmy tutaj. Idźcie tu i może zamijcie ten punkt zwycięstwa, bo naprawdę nam jest potrzebny. Mamy już kolej, ale nie mamy zapasów. O, Sowieci upadli. Wreszcie. Oj. To dziwnie wygląda. Dobra, najpierw niech wyzwolą ten Moskwę i w ogóle resztę. Dobra, widzę, że Moskwy nie chcą wyzwalać. Dobra, a nie, wypychają nas. Dosłownie już jesteśmy prawie... No właśnie, już prawie przejmujemy ten punkt do patrzenia. No nie, oni mają własnych mantyniersów, dlatego tak dobrze im idzie. Dobra. A to nawet lepiej dla nas, bo tutaj się znowu zgromadzą i my znowu ich przepchniemy, tylko że mamy taki problem, że nie mamy zaopatrzenia. Okej, mamy z powrotem nasze wielbłądy. Nice. A mamy jeszcze tutaj tych. Dobra, wyślemy was koleją. Jak to wygląda? To wygląda okropnie, dlatego że nie są w stanie nic z tym zrobić. Francuzi powoli odzyskują swój kraj. Wisi powoli po prostu odzyskuje to. Niemcy w głównej mierze mogą się wreszcie skupić nieco bardziej na tym. Oraz co się stało z Mandżurią, to już nie wiem. Japonia też z Chinami walczy. Okej. Wygląda na to, że wszystko jest na razie w miarę okej. No, więc na tym kończymy. Nie całą serio, tylko ten odcinek. Mam taki problem, dlatego że w głównej mierze nie mam zasobów, żeby zaatakować tych. Muszę mieć Marinesów, po czym jak przejdę, jak raz już przeszedłem, to już jest trudno przejść dalej. Więc będę musiał coś sobie tutaj jakoś załatwić to. Mamy przynajmniej część kanału. To... Fajnie. A tak to Niemcy mają Gibraltar. O Jezu. Udało mi się. Dobrze, dobrze, dobrze. Bo jak przejmiemy kanał, to wtedy nie będą mogli nic robić. Ale bardziej chyba bym się skupił na Indiach. Realnie. Dobra, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Uzdrowienie Dragon. No to, cześć!